Święta Bożego Narodzenia w polskiej tradycji to święta radosnego spotkania przy świątecznym stole. To radosne oczekiwanie narodzin Jezusa Chrystusa. To refleksyjne spojrzenie na mijający rok. To nadzieja związana z rokiem nadchodzącym. Rok 2020 upłynął nam pod smutnym znakiem pandemicznego koronawirusa. Nasze życie, które toczyło się zazwyczaj dynamicznie i radośnie, zostało powiązane wszelakimi ograniczeniami, co nie budowało naszego optymistycznego spojrzenia na świat. No ale rok 2021 jawi nam się zgoła inaczej, optymistyczniej. Musimy spojrzeć na rozwiązania, które ten rok przynosi i być może ograniczenia pandemiczne będą już mniej uciążliwe. A zatem, drodzy Państwo, w imieniu własnym, a przede wszystkim całego zespołu Instytutu Polskiego w Düsseldorfie, chciałbym złożyć życzenia wszystkim naszym przyjaciołom, wszystkim tym, którym dobro Instytutu Polskiego w Düsseldorfie leży na sercu, wszystkim tym, którzy są z nami na dobre i na złe, wszystkim tym, którzy jeszcze nas nie poznali, ale mam nadzieję, że ich drogi nie ominą Instytutu Polskiego nad Renem. Wszystkim Państwu chcielibyśmy złożyć życzenia spokojnych, dobrych, zdrowych, radosnych świąt. Mimo pandemicznych ograniczeń, jednak pełnych optymizmu, pełnych nadziei, pełnych radości. Pamiętajmy o tym, że Jezus Chrystus swoimi narodzinami przyniósł nową nadzieję i ta nadzieja każdemu z nas towarzyszy na co dzień. Te święta, tak jak skupiają nas przy rodzinnym stole, niech skupią nas również jako Polaków przy tym, że ojczyzna nasza, Rzeczpospolita, będzie się cudownie rozwijała, że my jako Polacy będziemy w niej czuli się dobrze, godnie, a jednocześnie wszyscy my, którzy pełnimy służbę poza granicami Rzeczypospolitej, będziemy dumnie nie tylko nieść jej sztandar, ale również jej dokonania. Życzę Państwu wszystkiego, wszystkiego co najlepsze, nie tylko dobrych, spokojnych świąt, ale także dobrego, radosnego świętowania nadejścia Nowego Roku, a także wszystkiego, co najlepsze Anno Domini 2021. W roku następnym, tymże 2021, jak zawsze, podwoje Instytutu Polskiego w Düsseldorfie są dla wszystkich naszych przyjaciół i gości zainteresowanych kulturą i cywilizacją polską otwarte, a mam nadzieję, iż wszelkie ograniczenia, które na dzień dzisiejszy utrudniają nam spotkania, będą stopniowo z naszego życia znikały i będziemy spotykali się tradycyjnie i często, i z uśmiechem, i z radością, czego i Państwu, i nam w Instytucie Polskim z całego serca życzę.